Witajcie moi drodzy w kolejnym poradniku z dzieckim i z krowem. Dzisiaj mam fajną propozycję treningu dla Was i zaraz Wam go przedstawię, więc zapraszam do oglądania. Rozstawiłam drągi, zaraz Wam powiem odległości, ale pokażę Wam na razie cały zestaw. O właśnie, i słuchajcie, będziemy zaczynać od... Tu jest koniec, a tam jest początek. Tam jest początek. Drążek, 6,5 metra do drążka i tam są skok, wyskok na 3 metry, czyli wąsko. Tutaj jest ustawione 6,5 metra i znów 3 drągi na 3 metry. I tutaj jest 13 metrów do skoku, wyskoku na 3,20. No, dziewczyny się rozgrzewają na długich liniach, dłuższej wody, żeby koń rozgalopował się i uniósł plecy. Tam jest Daria. Tu jest Kasia. No i zaraz zaczynamy. No i oczywiście będziemy tą kombinację jeździć dwie strony. Więc jak zaczniemy od lewej strony, potem będziemy tutaj jechać od tych trzech drążków. Tutaj 13 metrów do następnego drąga, skoki, wyskoki, potem fula i znów 4 skoki, wyskoki i fula i będzie stacjonatka. Dziewczyny będą teraz się rozgrzewać w kusie, tak żeby przejechać tą kombinację i wyczuć odległości, wyczuć łuk, po którym będą się poruszać. Tak, dobrze Daria, tylko spokojnie, utrzymaj równe tempo. Tak, Daisy sobie całkiem przyzwoicie poradziła. Teraz idzie Edna i Julka. Spokojniej, zabrakło troszkę pół parady, nie Julka, wbiegłyście w to. O i tutaj Kasia i generał. Tak, stabilna ręka. Dobrze, o właśnie, taka energia, taka energia. Dobrze, pogłaskać i zmieńcie kierunek. Teraz słuchajcie, do tego zadania też dwa razy przejedziemy sobie po drążkach. Też w drugą stronę, żeby porówno pracować na dwie strony. Pamiętajcie o tym, to jest bardzo ważne. Przytrzymuj, leciutko zawibruj rękami, staraj się wolniej anglezować. Tak, równe tempo, koń sam ma sobie poradzić z tym. My, stabilny dosiad, stabilna ręka, zachęcająca do kontaktu. I jeszcze tam Julka została. I teraz rozgrzewka w galopie. I raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Dobrze, tylko za dużo lewej ręki, Julka, i nie wpędzaj. Wolniej. No właśnie, reaguj, dobrze. Ona nie może ci się, wiesz, tutaj wpierać. Okej. Okay. Właśnie koń się owinął wokół wewnętrznej łydki. Tak, spokojna ręka. I zostaw ją troszkę, zostaw Daria, tak. Dobrze, lepiej. Tak. I domykaj łydeczkę teraz, prawa łydka. Tak, i nadążaj. Dobrze teraz, lepiej, tylko z ręką zostałaś troszkę. Czujesz różnicę, Kasia? Ale zarazem cały czas kontrol... Oddaj. Tak, dobrze, dobrze. Ecia się teraz zdziwiła, że dostała swobody. Tylko tu nie... Tak. O, właśnie. Super, widzisz? Dobrze. Tak, dobrze, Kasia. Mniej, wolniej. Nie pochylaj się, Daria. Ty tym bardziej musisz być wycofana. Dobrze. Wolniej. Wolniej. Tak, dobrze. Tak, tak, tak. I wolno, wolno, wolno. Oddawaj rękę. Pociągasz za lewą wodzę bardziej, Julka. Ona chciała przechodzić do kłusa, się zachowuj. Tak, super. O to chodzi. Nie przejmuj się tym. Cały czas spokój, spokój, spokój. Dobrze. I jeszcze. Ona ma unosić przód. Unosić przód. Tak, super. Nie przejmuj się tym, że puknęła. Ważne jest to, jak ty czujesz prowadzenie. Tak, świetnie, przerwa. Tak, i raz, dwa, trzy. Raz, dwa i domykasz, domykasz. Tak, i raz, dwa, trzy, hop, hop. Tak, super teraz.
O, właśnie o to chodziło. I spokój, 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 super, super. I raz, dwa, trzy, super, tylko znów nóżka zła. Tak, dobrze, Julka. I jeszcze raz jedź, pogłaszcz ją. Wolno, pryt, 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 pryt. Tak, pryt, pryt, pryt. Dobra, przerwa. Tak, 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 super. Super, tak. Moi drodzy, to na tyle. Mam nadzieję, że poradnik podobał się. I my się żegnamy. Pozdrawiam.